Witam. Piotr Kulek, z tej strony LJ. Lecimy z trzecią częścią naszej kampanii w Modern Warfare. I zobaczymy, jak to będzie. A później was zapraszamy pewnie na jakiegoś multiczka. Bo już graliśmy i wrażenia póki co zajebiste, nie? Kurde, góra tama. Pięknie. Serio, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi czegoś brakowało w grach i tak dalej, tak jak tutaj tej góry. Teraz. Serio, zajebista sprawa, nie? O, ładnie to wygląda. Ale to nie chodzi o wygląd, chodzi o wspomnienia, nie? Naprawdę mi się zajebiście grało w tamtych czasach na właśnie tym... na Warzoniku jedynce, nie? To, co teraz było na tej dwójce, to nie jest to, ale wydaje mi się, że to jest właśnie wina tego, że no skiepścili po prostu. Inna firma to robiła i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że będzie inaczej. Zresztą tam widzisz, że jest zupełnie inna rozgrywka już, nie? Dobra. Mogę tykać, aż zapomniałem głośniki, by wypadało włączyć. Okej, co ja mam zrobić? Spadać, spadochron. Dobra, znowu ta mapka taka nie za dużo. O nie. Tutaj mruga. Fenek. No, fenka możemy wziąć. O, to mnie wykrywa. O, ty paskudo tam. Nie wiem, czy to jest mój, czy nie mój. O pierdziele, jak tym rzuca. Dobra, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Trochę słabe weapons nam dali. A właśnie, czekaj, czy ja tu mam ustawienie mówię na czwórę? Jest. Fuck! No, zaczyna się dobrze. Tak skromnie, tak fajnie, tak radośnie. Reduj, zostaw łapki. O, czekaj, mogę broń zmienić. Nie chcę tego Holgera. Tak, mogę. Gówno mam. Za przeproszeniem. O, pompa. I... Super. Siema, wąski. Pyk. Signal, wyrzutnik taki. Dobra. Ty jesteś na strumyku? Tak. Widzicie, widzowie, trzeba było kupić MW3, żeby Kulek do streamowania wrócił. Aj to. Gadanie. Warta, koni przy zachodniej części podstaw zapory. Sama prawda, ziom. Sama prawda. Kurde, jak tu się wspinało na to. Na tę famę. Cholera. Alarm mi włączyli. A mnie też, ale słabi są. Tak, tylko że ja sobie zeskoczyłem i nie podniosłem.
Oho, pierwsze tekstury? Nie. Już myślałem. Nie podniosłem sobie tej skrzynki, co jest na tamie, i teraz będę znowu się męczyć, żeby się wspiąć z powrotem. Dobra, walę to. Idę zobaczyć, bo może będzie wyciągarka gdzieś tam na ziemi. Ja cię tu rzucę. Parubo tu. Warta jeden, koni pilnują budynku na południowym zachodzie. Dobra, ale gdzie jest ta bomba? Bo ja nie wiem. Kurde, znowu jest ta mina. Dobra, pierwsza sprawa. To wiesz co, trochę za wolno mi się rusza przy celowaniu. No ja dałem na 12. Ja na miejsce to co innego. Ale ty masz ten mnożnik przy celowaniu razy 1, nie? Chyba tak. No, a bo jest pamięć mięśniowa. A jednak na myszce powiem ci... Nie wiem, w zależności od tego, kto jaką ma technikę. Ja mam taką technikę, że ja ruszam... zginam samym nadgarstkiem, a nie całą ręką. I... I z tego powodu muszę mieć chyba troszeczkę więcej przy celowaniu. O, zawsze się tak po tej kamie zjeżdżało. Tyk, jesteśmy. O, ty dziadzie, nie widziałem cię. Jak tam widzowie was dzień? Dogline, szkolenie, sport, praca. Witam. Teraz nie popełnić tego samego błędu. A, ty kurde, to już jest otwarte. O, wciągareczka jest. Gdzie ją znalazłeś? Na dole przy... Kurczę. Po lewej stronie tamy ten znak zapytania, tam gdzie bombę będziesz rozbrajał, to tam obok gdzieś leży. Ja pierdzielę, przekręcę się zaraz. W samochodzie? Nie. No to ja w samochodzie znalazłem. Zaraz ten, jak stamy się zjeżdża na dół. Taka ciężarówka była. To widocznie więcej ich jest. Pewnie tak. W stacji kontroli są materiały. Robi się. Cel schakowany. Bomba rozbrojona, stacja kontroli zabezpieczona. Prawo 7-1 do Warty 1. Tutaj Warta. Pojawił się pewien problem. Wypływają kanistry. Rival 9 z tłumikiem. Bierzemy. Kolejna kamizeleczka, granaty, minki. Dobra, gitarka. Bierzcie się do roboty. Thank you.
Ja pierdzielę, skąd snajperzy do mnie ładują. Dobra. Cześć, Paweł. A, druga jest paka na tym, na samochodzie. Pojazd zabezpieczony. Dobra, widz. Ostrożnie, nie zobaczę cię, dopóki będziesz w środku. 07, przechwyciliśmy komunikaty radiowe wroga. Cztery drużyny, cztery bomby. To znaczy, że zostały nam jeszcze dwie bomby. Plejtuchy tutaj bomby rzucają. Chwila. Signal. Tego sygnala wezmę. Będę ładował sygnały. A na blisko sobie polecę fankiem. Brałeś sygnala? Tak, widziałem. Expedit 12 z tłumikiem. Kurde, dobra. Ja miałem, ale nawet z niego nie strzeliłem. Co? O kurde! Zhakowałem działko strażnicze. Chwilę sobie odwaliłem lekko manianę. Odmawcie się ode mnie, co? Ale mi kiepsko siedzą te celowniki noktowizyjne. Strasznie słabo widać wtedy. Ja do tego z pistoletu korzystam. No te, faktycznie te celowniki są bardzo kiepskie. Strzela do mnie i go nie umiem zabić, bo po prostu celownika nie widzę. Dobra, więc to jest snajper. Ale to możesz przełączyć. A, bo ty snajper masz. Myślałem, że masz tego signala. Tego rajwala, bo tym rajwalem to możesz przełączyć celownik. To już koniec. Pecki stół, co to jest? Pięć różnych uzbrojeń.
Gdzie jest ta ostatnia do rozbrojenia w wodzie? Tam musisz skoczyć do tej wody przy tamie. To jest. Ja tam, ale ona jest w środku w wodzie? Tak, tak. Co ty gadasz? Nie widzę tutaj paki. Jest od razu za samochodem, jak skoczysz. Tam jest ten LTV stoi, nie? I skocz z tyłu LTV do wody i będzie. A, tu. Dobra. Brak cel. Marta 1, przelew spływowy bezpieczny, bomby rozbrojone. Na górze czysto, rezerwuar jest bezpieczny. Przyjęłam, zaczekaj. Jankę z tu Warta 1. Proszę o natychmiastową ewakuację sołfa z dodatkowego lądowiska. Zrozumiano, Warta 1. Już lecę. Rusz tyłek, Nick, masz ładunek do zabrania. Przyjąłem, będę za minutę. No szkoda, że tak mało tej mapy tutaj dali. Hybrydowe MTZ-556. O. No dobra, ja się tu jeszcze chwilkę pobawię, jeszcze dronika puszczę. Lipa, nie ma już. Ty już się eksfiltrowałeś? Tak, tak. Dobra, to nie przedłużam, też bujam się. Lecisz. Moja heleczka. Hela, hela. Gram, pam, pam. O kurde, co ich tu tyle się wzięło? Zapalający RAL. To będzie dobre. Piórka przy wieży radiowej po śniegu. Rozumiano. Zaczekaj, jestem. Dobra, bujam się stąd, bo mnie zaraz zestrzelą. Lecimy du. Ghost i Soap zapobiegli katastrofie na tamie, powstrzymali Makarowa. Ty musisz zrobić to samo. Z panem i Aleksem nam się uda. Jesteście z Gravesem po tej samej stronie, nie zapominaj o tym. Ja wszystko pamiętam. W porządku! Jest dobrze, chłopcy. Zaraz zaczynamy. Tak! Gotowi namieszać? Graves. To operacja łączona. SW, 141 i cienie. Działamy razem. Graves and Para. Działamy razem. Na pewno? Jeśli nie, to po nas. Gotowi do
podpalenia. Gotowi. Sprawdzam silnik. Działa. Gotowość. Dzień gotowy. Kontrola. Odbiór. Dzień zasumikowanie. Przyjąłem. No to lećmy. Co, to już jest koniec rozgrywki? Nie. Dzięki wszystkim za lajki. Dzień 1 jest na miejscu. Dzień 1. Drużyna terenowa jest przy cmentarzysku samolotu. Zapewnij wsparcie z powietrza. Ich cele to chemikalia i makaro. Makaro. Przyjąłem. Makaro. Dzień 1. Drużyna terenowa w punkcie zbornym na cmentarzysku. Rockets. Ty jesteś w tym teraz... Co to są samoloty? No, jakaś baza lotnicza. Tak. Z samolotem latasz. Felki. No dobra. Strzelec, potwierdź, że ich widzisz. Kogo mam widzieć? No kurde, nie słuchałem. Laserem będą świecić. Przy tym cmentarzysku pojazdów tam. A, dobra. Utrzymajcie pozycję, oczyścimy wam teren. Strzelec, rozpocznij ostrzał zaborowy, zlikwiduj te zagrożenia. W gotowości. Cienie, pora brać się do roboty. Dobry strzał. Dobry strzał. Ja pierdzielę, ale to piska. Takie pociski to powinni do Warzona dać. A, rakietą. No, dzień dobry. Kabum. Kurde, przestrzeliłem. A, to jest tam. O, szlak. O, szlak. Ty, ładuj tą rakietę. Jas. Na dupa. Nie w tą wieżę trafiłem. Ja myślałem, że wieżę radiową mi chodzi. Pozamiatany. Kabum. O kurde, to nasi. O szlak, no nie. Zabiłeś ich? Co mam zgasić są go? No swoich zabiję. Dzięki są go. A wy gdzie, koledzy? Dzięki, Skipsu. Pozdrawiam. Taka troszeczkę nudna ta misja, nie? No. O kurde, ale ich tu się poschodziło. No zaraz mam tutaj rakietkę pośle. Ten cwaniaczek tu sobie na to, na zbiornik skoczył.
Czekaj, Stefan. Nie wiedziałem, co startuje. Czasami nie warto strzelać przed nich. Urzikstan. Ciekawe, to pewnie ta mapka będzie w Urzikstanie. Ta część tego lotniska. Skoro wita w Urzikstanie. Dobra, lecimy rakietą. Buongiorno. Donna Daniela. O kurde, flak. Hangar rozwaliłem niby. Dobra, chłopaki. Wy mnie tutaj troszeczkę irytujecie. Zostawiamy. Rozumiano, złoty orzeł. Mo sikalapo. Rozumiano, ruszamy do hangaru 2. Ostrzał moździerzowy z północnego zachodu. Dzień jeden, zdejmij te moździerze. Następnym razem obarwiemy. Ogień RPG nam spół. Kurde, zdejmij te moździerze, a ja moździerzy nie widzę. Widziałeś tą moździerz? One są daleko, tak dookoła. Musisz tam na szeroko patrzeć, a się nie da oddalić kamery. Ty, no ale widzę skąd rakiety lecą, mam moździerzy nie widzę. One nie są w ogóle zaznaczone? Tak, na czerwono powinny być. No właśnie u mnie nie są. Nie mam znaczników w ogóle. Do wszystkich, tu nie ma chemikaliów. Hangarze jeden pusty. Proszę na razie. Rozumiano, złoty orzeł. Ruszamy do hangaru 2. Ostrzał moździerzowy z północnego zachodu. Tu widzę jedną moździerz. Kurde, nie no, hangar dostał. Te rakietki są fajne, ale. Hangarze jeden pusto. Rozumiano, złoty orzeł. Drużyna terenowa, zadbamy o was. Rozumiano, ruszamy do hangaru 2. Woli zniszczyć całą fazę, żeby zatrzymać chemikalia. Będę w kolejnym hangarze. Ogień RPG na wschód hangaru.
Songo jesteś? Zniszcz te pojazdy, nie da rady. Ja też kilka razy to powtarzałem. Do mnie rakietami trzepie, ale nie wiem kto. A, to krzyżakiem w dół. To masz ten flary, wypiszesz. No, jakbym miał krzyżak w dół. A. No właśnie. Spoko, na razie opanowałem. O, idą kolejni. Ładuj Czesiek, ładuj odłamkowo. Czaczek, dostałem. Ten chyba, no właśnie, odrzutowiec mnie rozwalił. Ten co wystartował? Ten nie może wystartować. Naprawdę? Musisz go zniszczyć. A wiesz co ci powiem? Nie chcę słyszeć. Ja nie chciał, to nie wiedział. Jest. Bombarduj go. Dobra. Kurde, co jest? A, dobra, oni tylko idą z tego hangaru. O kurde, poszła mi rakieta w ten. Hangar.
Widzę, że te jeepki to chyba nie da się ich rozwalić przed czasem. Z tym jednym, co sobie chyba chłopaki poradzą, nie? Dobra. Cały czas ich bronię. Jeszcze w tej misji jesteś? Nie, nie. Wrogi śmigłowiec leci z północnego wschodu. To Makarow. Dzień, rozwal tego skurwysyna. No, witam, takedown. Dzień, pora to skończyć. No, wczoraj skończyliśmy. No, już nam się nie chciało i stwierdziliśmy, że dziś dokończyły. Nie trafią, no ja. Dobra, wkurzyłeś mnie. Dostał rakietę. O nie. Co? To najlepsza akcja, czekaj, zapiszę ci ją. Drużyna terenowa opuści hangar, rozwalcie go. Pochrzebcie te chemikalia razem z jebanym Makarowem. Zrozumiano. Dzień jeden, drużyna terenowa opuściła hangar. Dobre trafienie, hangar. Ten na początku misji, w sensie, żeby pogłaskać tego pyska, o to ci chodziło? Nie można uniknąć trzech rzeczy. Tam nic nie głaskaj. Podatków i mnie. Miło było robić z wami teraz. Zostaw te biedne psy. Powracam do bazy bez odbioru. Wyjąłem dzień. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Lecz bezpiecznie. Dzięki za pomoc, dzień. Szóstka do wszystkich. Nie mamy potwierdzenia. Powtarzam, zabójstwo niepotwierdzone. Trzeba przeszukać. Tak, tak, to zrobiłem. Złoty orzeł do wszystkich jednostek. Macie natychmiast się wycofać. Zostały tam tylko z lista. To całe potwierdzenie, jakiego potrzebujemy. Szóstka, przejdź na jedynkę. Tu szóstka. To koniec, John. Posłaliśmy bydlaka do piekła. To samo mówiłeś o Gravesie, prawda? Makarow nie żyje, kapitanie. Nie daj się wpędzić w paranoję. Bez odbioru. Shepard cwaniakuje. Shepard widzi tylko to, co chce. Ja widzę pochwałę oraz kolejny medal. A ty co widzisz? Co mi tak latasz, kolego? Martwi mnie to, czego nie widzę. Jeśli żyje, da o sobie znać, kapitan. Pytanie tylko, kiedy i gdzie? Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej grupie uderzeniowej oraz SWU za sukces odniesiony w walce z Makarowem i jego własną armią.
Wiele zostało powiedziane o SWU. Czy Farah Karim i jej ludzie tworzą organizację terrorystyczną? Nie. Farah Karim jest i zawsze była sojuszniczką Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich partnerów w regionie. W jaki sposób komendant Karim zdobyła nasze uzbrojenie? Przez prawie dekadę wysyłałem broń komendant Karim, by wspierać jej misję przeciwko Al-Katali i Rosjanom atakującym Urzykistan. Czy te dostawy były legalne? Nie. By zapobiec niepotrzebnym ofiarom, zleciłem nielegalne dostawy. Z funduszy, które sam zatwierdziłem. Cisza! Proszę o ciszę! Generale Shepard, czy w październiku zeszłego roku zezwolił pan Kompanii Cieni ostrzelać pańską grupę uderzeniową w Las Almas w Meksyku? Nie zezwoliłem. Panie Graves, czy otrzymał pan rozkaz ostrzału grupy 141? Otrzymałem. Cisza! Proszę o ciszę! Kto wydał ten rozkaz? Generał Herschel Shepard. Czy wykonał pan ten rozkaz, panie Graves? Nie. Absolutnie nie, sir. Cisza! Cisza! Kurwa. Obili sobie nawzajem nóż w plecy. Wciąż chcę uratować skórę. Każdy dba o siebie. To różnica między nami, a nie. Peter Pan. Pozwolimy na to, kapitanie? Najlepiej zakończyć wojnę, zwyciężając. Żadnych jeńców. Udanych łowów, Farah. Wzajemnie, sir. Nick, zabierz Farę, dobrze? Oczywiście, kapitanie. Dobra, przygotować się. Oj, oj. Wracamy do domu. Warta, do Bravo. Słucham, Warta. MI6 przekazuje na bieżąco komunikaty MI6. Koni. No zaczekaj, gdzie ich znaleźć? Koni są w Londynie. Cholera. Koni. Makarow żyje? Mamy transmisję od Cara 9-0. To jego kryptonim. Co oni robią w Londynie, Laswell? Wywiad łączności donosi, że koni spotkają się ze znaną hakerką jutro w Greensbury Park. Z hakerką? To nasz cel. Do czego chcą uzyskać dostęp? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Ta hakerka doprowadzi nas do Makarowa. Skoro koni są w Londynie, to musi być niedaleko. Jeśli wywiad ma solidne info, to pośpieszmy się. Porozumiem się z londyńskim metrem i przygotuję SFO. Ghost, podłącz się do miejskiej sieci monitoringu. Będziesz naszymi oczami, kiedy będziemy śledzić cel. Makarow może kręcić się tuż pod nosem. Jak tylko go namierzymy, ruszamy po niego. Na razie tylko tropimy cel. Bravo 07 do Warty. Monitoring jest aktywny. Tak jest, mamo. O, cyrk z Cyberdańska. Szóstka na pozycji. Tu Soap, słyszę was. Potwierdzam, widzę cel. Czarna bluza z kapturem. Łączność działa. Do roboty, Bravo. Tak jest. Bądź gotów ruszyć, Soap. Nie rzucaj się w oczy. Zgubimy ją, to zgubimy Makarowa. Przyjąłem. Nie no, dawaj mi pistolet. Co to ma być? Pańczoński, John Soap, McTavish. Uwaga, McTavish. Spokojną. Jeśli zobaczy gości wyglądających na wojskowych, ucieknie. Zrozumiano. Masz ognia? Ty palisz, żony? Wtapiam się w tłum, poruczniku. Skoro tak mówisz? Cel się przemieszcza, sierżancie. Trzymaj się jej, Soap. Tylko nie zbliżaj się za bardzo. Robi się. Czekaj. Wiąże but. Sprawdza, czy ma ogon. Dobry piesek. Ta. Zachowuje ostrożność. Nie wiem, co się miesza, robiąc tyle z Makarowem. Cel w ruchu, śledzi ją. Pogłaskałem pieska. A o co chodziło z tym pogłaskaniem? Że pokaże ci się imię, jakie ma. Huzar czy Hazar, bo nie pamiętam. Jakoś tak. Bliżej się, sierżancie. Nie słyszymy, nie co widzę. Mówi. Nie ma nic, dobra. Tak, ale tam też można było wizytówki przejrzeć. No właśnie oglądałem. Kartki, pocztówki, nie wiem, wizytówki. Pocztówki, no. I co?
zostawiła coś dla kupca w tajnej skrytce. Pendrive, uliczka między Bistro 43 i T-Cafe. Ktoś musi obserwować. Ghost, twoja kolej z monitoringiem. Tak jest. Widzę wyjście z alejki. Ani śladu koni. Pewnie już poszli. Dobrze. Przejrzyj nagranie i szukaj kogoś wychodzącego z uliczki 07. To pewnie będzie kupiec. Znalazłem go. Obserwuj go, Ghost. Potrzebujemy tego, co ma przy sobie. Kupiec wszedł do budynku. Straciłem kontakt wzrokowy. Przełącz się na inną kamerę. Let's go! Autobus zasłania mi widok. Więc znajdź inną kamerę. Nie widzę go. Poszukaj innej kamery. Sprawdź inną kamerę. No i Rakuś, wy się nie zmieścicie tutaj we dwóch. Chodź tu. No chodź. No, szybko. Ojej. Znajdź inną kamerę i ponownie namierz cel. No tak podejrzewałem, że to końcówka. Na razie go nie widzę. Sprawdź inną kamerę. Widzisz to, Laswell? Potwierdzam, kupiec wyszedł z Bistro 43. Cel przechodzi przez ulicę. Obserwuj go, poruczniku. Liczymy na ciebie. Uwaga, brawo. Kupiec wszedł do przejścia podziemnego. Tunel to ślepy zaułek. Dobre miejsce na kryjówkę koni. I Makarowa. Nie, policja i SFO czekają w gotowości. Wezwijmy ich. Tak jest. Do wszystkich. Brać sprzęt i przygotować się do forsowania. Tak jest. Szóstka w drodze. Otoczy cztery. Reszta idzie za mną. Tunel czysty. Zamknięte drzwi prowadzą do starej stacji kolejowej. Przy drzwiach. Gotowi do forsowania. Jazda. Możemy forsować. Na pański sygnał, kapitanie. Gotów. Zróbmy to. Proszę się odsunąć. Sprawdzam lewą stronę. No co się tak płaci? Dziomki. Laswell, jesteśmy w środku. Zrozumiałam, John. Znajdźcie kupca i zabierzcie pensję. Krzysztof! Drużyna 1, idziecie z nami na dół. Rozumiem. Drużyna 2 utrzyma pozycję na górze. Wrogowie w trochę cię wciąga. Kolejni koni wchodzą. Kurde, dobra, samo jest. Ale się wjebałem. Oj, oj. Jest.
O kurde, to nasz, nie? Ej, no pierwszą pestką go trafiłem, a drugą to już odwróciłem celowniki. A siadło i tak niby w niego. Kurde, już miałem końcówkę misji, nie? A! Ja myślałem, że oni rozbrajają. No daj mi tego pażniwa. Dobra. Ale ja tym co mogę zrobić? O co chodzi? O, teraz. Nie, to jest jakiś żart. Siema, siema. What the fuck? Kurde, ale wariant. Nie, to jest gaz znowu. Ja cię spierdzielę, zapomniałem trzeci raz rzędu, nie? Stary, non stop tam do gazu strzelam. Tego co zalejki wychodzi. Zaczynam się irytować, nie? No to miejscami jest ciężko. No i wiedzie... Nie, no te granaty, nejdy są przestrane, normalnie. Wstaje mi nejda gdzieś za plecy, jestem lekko zraniony, od razu mnie wyrywa z butów, nawet jak uciekam. Chyba z 5 razy już od nejda zginąłem, nie? To taki poziom trudności jest. Jeśli musiał wszystko tak idealnie, na spokojnie robić. Coś szybko, no to... Jestem musiał meliskę wypić. Też mi tam leżeć. I wjeżdżam ja ubrany cały na biało. Nie! Tak! Co jest grane? Dobra.
teraz to już muszę przejść, bo to jest już żal. Żal, pan żył? Nie. Znowu bym zginął, bo zapomniałem, że mam strzelbę nieprzeładowaną. Gdzieś tę bluzę sobie zrzucił, kolego. Gdzie sobie zrzuciłeś tą bluzę? Dzień dobry! To ja też bardzo lubię sołpa, jeżeli nie chodzi. Nie kłam, wczoraj mówiłeś co innego. No nie wiem, kurczę, dziwnie zrobiono. W sumie normalna akcja, no. Wczoraj mówiłeś, że sołp jest najgorszą postacią z tej gry. Kiedy? Wczoraj. Pewnie, że nie. I nie byłeś pijany. Z nim nie dyskutuj o takich rzeczach. Z kim? Z tobą. O jakich rzeczach? Się zapytał, o której godzinie i minucie. Minucie i sekundzie. Kurwa, poczekaj, tylko notatnik wyciągnę. On to uwielbia, takie dyskusje. Tak jest. Na kulka papier zawsze się znajdzie. Dobra, a co z makaronem? No, makaron na obiad był. Był? Nie, nie było jeszcze obiad. Ale sobie zjem burgera za dzisiaj. Ja już nie idę, nie ma. Nie używam. Ty, kolego, położyłbyś się, bo mi przeszkadzasz. I niestety kurwa z tej ryby. Możesz ty wpasz. Możesz, Kubłocki. Weź tego nejda ode mnie. No w końcu mi wypłata przyszła. Myślałem, że ten nejd przestał ten, zapomniał wybuchnąć. Pendrive tak chcesz, Bredłuś? Cokolwiek na nim było. No, ja muszę zaraz zawijać. Koni mają pociągi pod kontrolą. Jeszcze co? Nawet na półtorej. System rozpoznawania wykryto. Siedli 10 minut. Nie, Redo. Makaro. Redru. W pociągu pełnym cywili. Makaro. No, że skończyłem kampanię, to będę... Skończyłeś już kampanię? No to koniec jest. To ile po tym tunelu jeszcze jest grania? Zaminuje te pociągi. I zniszczy tunel. W tym tunelu się kończy, no. Ja już skończyłem? Każe SFO wysłać drugi oddział. Jak Makarów mi tym pociągiem uciekł? Idziemy do tunelu serwisowego. No to ruchy. Może jeszcze nie jest za późno. No jak, idziemy do tego, do tunelu serwisowego mam jeszcze. O, w tunelu serwisowym są dalej. No tak, ale ogólnie tam się skończy. Tam gdzie te pociągi będą jeździć. I długo tu jeszcze jest? Odkąd przyjechałem na te pociągi? Nie, chwila, moment. Bombę będziesz musiał rozbroić. Bomba to będzie ostatnia rzecz. Szóstka do wartych na miejscu, ruszamy po Makarowa. Zrozumiałam, dorwij go, John. Wybrak łatwo się nie podda. A my nie zamierzamy odpuścić. No, to już dobra. Usialala. Usialala. Wow, ale wysprzęglił ten. O, Juliana wróciła. No.
tak. Szóstka do warty, tunel jest czysty. Kierujemy się do rozjazdu. Przyjęłam. Sugeruję skorzystać z wentylacji, by dotrzeć do rozjazdu. Siema, Danielus. Uwaga, brawo. Nice. W końcu. Fajnie, ten pociąg zgarnie. Ale jak mam być szczery, to w sumie jestem zawiedziony tą kampanią. Kurczę, taka jakaś, nie wiem, bardzo krótka. Jest bardzo krótka, ale tak jakbyś chciał porównać na przykład z MW2, tą co wcześniej wychodziła, a nie tą co teraz była, tylko tą pierwszą MW2, to tamte misje były naprawdę kozackie. O kurde, tu są jeszcze cywile. No mówię, no taka... Nie wiem, no cienka trochę ta pobułka. Zakładnicy w następnym. Ostrożnie. Kurde, pani. Goni chłopa. Tego ja nie zabiję. Ej, może strzelać się fajnie strzela, bo Phoenix strzela nie jest to prawda. Za bardzo poszli w tematy a la Hitman, nie? Że duża mapa, wiele celi. Tak, że samemu dużo musisz oklepać, a nie jest tak... Niby spoko, ale... No te misje powinny być troszeczkę dłuższe w tym układzie. No i jednak fajnie by... Wow! O, panie! Kurde! Będę leżeć. Wiedziałem, nej. Prawie mnie pociąg rozjechał. Brakuje tu takich operacji wojskowych z prawdziwego zdarzenia. Poszedłeś chyba gdzieś daleko z mikrofonem. Nie. Bo zaczynasz ten... klikać. Zakłócenie jakieś. Ale ja nie czytałem pomiędzy słuchawkami a transmitterem. Ale teraz już nic nie ma. A przed chwilą były takie... Aby Julka przychodziła i drzwiami. A to na pewno. Dlatego. Ona jest jedno wielkie zakłócenie, więc. Tak. I życiowe. Ładnie. Tak to jest. Bardzo nie chce mi się szukać tych wszystkich przedmiotów. Uważam to za bezsens. No ja też nie będę szukał. W ostatniej misji mydło było do zdobycia. Emblemat. Co było? Emblemat mydło do zdobycia. Z napisem Johnny. Co będzie? Nie wiem, ja nie zdobyłem. Ja na razie też. Znaczy, ja je mam. Ja je zdobyłem, ale gdzie to nie wiem. Którą... No co, może się zdobywa po prostu za przechodzenie. Dobra. Jak będzie chciał down, to wpadaj później i będziemy grać Molki. Molki nam akurat bardzo interesowało. Miłego. Kurde, zginę tu jak nic, nie? Ja pierdziele, wiedziałem. Ale tu jest rzeź z tymi dwoma grubasami. Mamy tunelem kolejowym. Mamy tu rannych cywili. Wrogów też nie brakuje. Przyjąłem. Ruszamy naprzód. Makro musi być niezależny. Mam tu strzałkę jakąś. By człowiek wiedział, to by inaczej do tematu podszedł.
Dobra, vamos. Strzałką strzelał, to by szybko podpadał. Jakiś ptaszek bardzo ładny kamień mi na parapet przyniósł. Taki biały, czarny. Weź, weź schowaj do portfela. Kurwa. Oczywiście, że tak. Chowaj, bo to drugi raz tam. O, słyszę, że chyba Julka znowu się przykleiło. Nie, to ja kamień sięgałem na parapecie. Smokałeś go, tak? Nie, to... Słuchawką o ten... O okno. O krągę przyjechać. Nie psa upadł. Złapać kurczę. Jaki ładny. Kapitanie, koni pilnują bomby. Widzę. SFO, na pozycje obronne. Soap, bierz się za bombę. Dobra. Dobra, Soap rozbraja bombę już. Skąd będą szli? Zobaczysz, bo chcesz tamto bardzo łatwo zginąć. Bo oni już będą dookoła ciebie. Jak skończysz się zbrajać? Też miałem robić bombę. Dobra. Opa. Mów co dalej są. Ta bomba jest. Kurde, głowa mnie boli od tych słuchawek. Wcześniej mnie nigdy nie bolała. Nie wiem czy to dzisiaj przez to, że tak ubrano mnie coś tam. Ser potrzebuje informacji o logo na obwodzie. Niedźwiedź. Niedźwiedź. To logo na obwodzie. Przyjąłem je. Przeczynam przewód. Dobra, to nam kupiło trochę czasu. Uwaga, Price! Makarow jest w Eurotunelu, zmierza w twoją stronę! Co? Słyszysz to? Ty, Makarowa zabijemy, czy nie? Nie. To co on w tym tunelu robi? Jak nie chce zginąć? Tam wbijam do kamerki. Nie biega ziomuś. Do mnie! Co dalej są? Znajdź zapalnik. Powinien być w lewym dolnym rogu. Zrozumiano, zapalnik. Będzie podpięty bezpośrednio do C4. Tak. Powinien mieć numer seryjny. Potrzebna mi trzecia cyfra. Trzecia cyfra, kapitanie. Proszę ją w cyfrę. Dobra, nie biega. Dobra. Bomba ma dwa zapalniki. Trzeba przeciąć oba naraz. Czerwony kabel! Czerwony kabel, o, Makaru! O, ty! Zabierz to ze sobą do piekła, kapitanie. Nigdy nie grzeb wrogów żywce. Nie
No co ty gadasz? Zabił tego. Kapitanie, bomba! Jak ją wyłączyć? No zabił Soapa. Zabił go. Zajdź czerwony kabel, cały czerwony. Soap powiedział, żeby go przeciąć razem. Na trzy. Tak jest. Kurde, na trzy miało być. Po co ciąłeś wcześniej? Ja pizga. Ty też przeciąłeś wcześniej. No a jak? Od razu wyciąłem. Ja też od razu. Johnny! Kurde, szkoda Soapa. Już wcześniej mówiłem, że jeden z moich ulubionych gości razem z Ghostem. Dobra, bomba się udała. Rozbroja na czysto. Cześć Julcia. Tu Bravo 6, nadaje w ciemno. Zagrożenie zneutralizowane. Bomba rozbrojona. Jeden zabity. Kurde, są. Ojej. Ty prawdziwie kamyk, a ja myślałem, że on ci ten klocka zostawił na parapecie. Nie no, właśnie kamień mi przyniósł. To był ten, to był, żeby cię uśpić twoją czujność. Teraz ci zwinie wszystkie klejnoty. Klejnoty są na swoim miejscu. Kurde, nie te, tych to by nawet nie chciał. Stary, on jajka większe składa niż twoje klejnoty, więc umówmy się, niepotrzebne mu. Songo by mnie poparł. A po co mi duży jaja? Songo by mnie poparł. Songo by cię poparł. Najtwardszy. O, zachowaj powagę, bo u mnie jest pogrzeb. Zaraz będzie drugi. Co, że jeszcze kogoś na pogrzebie odstrzelę? Niezrównany. Zobaczysz. Coś w swojej pamięci. We nie żartuj. Do zobaczenia, bracie. Będzie pogrzebu, nie będzie. Będzie śmierć. O, tak ci powiem. Pokój z tobą, Johnny. I to śmierć twojego ulubionego. No co ty gadasz? No przecież oni grzebią właśnie z tego Soapa. To, że Ghost jeszcze zginie? Twojego takiego najbardziej ulubionego. Utożsamiasz się z nim na co? Ja już wiem, że już wyczuwam jakiś smród, więc... Nigdy nie grzeb w rogu krzywca. Sledgehammer's Game. Dobra, napisy przewijamy. No i co? Tam jeszcze filmik jest. No było, jak chowali go. Mam ten emblem. No. Johnny. I następny filmik jeszcze. No jak, po napisach? Tak. Są napisy, jest filmik i potem są już te napisy takie końcowe w ogóle całkowicie. No czekaj, mam ten filmik. Jak wchodzi generał do tego? Tak? Do pokoju? Tak, tak. No, tak, to spoko, tak, to da się z filmu włączyć. To widzicie, widzowie, jeszcze bym was opierdzielił z jednego filmiku. Możecie oglądać. Nie ma za co. Generał ich zginie? No, ja generała nie lubię, co chyba. O, Price. John. Dzień dobry.
Jak się tu dostałeś? Mam znajomość. Kurna, drzwiami przedem. Laswell. Laswell. To nie w twoim stylu, kapitanie. No, bierz tą pukaweczkę spod stołu, ziomeczku. Ale w twoim? W tej robocie wymaga się poświęceń dla wyższego dobra, kapitanie. Sam żyć z wyższe dobro, cymbale. Zgadza się. Sam masz wiele żyć na sumieniu, John. Już od której części ten generałek mi śmierdział, powiem ci. Nie mam zamiaru błagać o życie. Ani ciebie, ani nikogo innego, kapitanie. Tak, no przecież on od samego początku, jak to pierwsze MW wychodziło, no to on już był taki dziwny, nie? No, mówię. To jak się grało, to w sumie była kwestia tylko kiedy, nie? Coś odwali. Ja sobie przejdę niedługo te MW1 i MW2, te pierwsze. No tak, gdzie będzie kop, to będę też grać. To sobie razem pogramy. Dobra. Dobra, widzowie. Jak widzicie, koniec kampanii. Generalnie nie była jakaś szalona, ani nie była bardzo długa, ani w sumie skomplikowana, fajna i tak dalej. Trochę zawiedziony jestem. Natomiast zawsze to jest lepsza kampania niż jej brak w Battlefieldzie, nie? To umówmy się. Później zobaczymy wszystkie tryby po kolei. Tryb wojny już dzisiaj testowaliśmy, co prawda poza streamem, ale był fajny. Zobaczymy sobie tryb zombie, tryb drużynowy, no i może na jakiegoś Warzonika wskoczymy. Zobaczymy, jak teraz Warzona będzie się grało, chociaż skoro grafa w Warzonie się nie zmieniła interfejsu, tak jak tu jest, to coś podejrzewam, że sam gameplay też pozostał ten sam. Pewnie będą czekać do chyba 9, tak? Grudnia, nie, 6. Nie pamiętam już teraz. Gdzie wjedzie nowa mapa Urzikstan? No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jak Verdansk, że w końcu będzie można fajnie sobie pograć, będzie dobrze się to wspominało i tak dalej. Bo Verdansk był czymś takim kultowym. Może się spełni to, co kiedyś mówili generalnie, że jak już będzie Warzone upadać, tak już naprawdę będzie nisko, że już gracze odejdą całkowicie i tak dalej, to wskrzeszą Verdansk, żeby właśnie użyć tego ostatecznego asa z rękawa. A tak to pewnie nie. Dobra, także dzięki wam. Widzimy się pewnie gdzieś, myślę, koło 5. Więc będzie mi miło, jak wpadniecie. Trzymajcie się. Do później. Do zobaczenia.